Witam ziołomaniaków. Film, w którym właśnie się znaleźliście, ja traktuję jako eksperyment zmiany stylu mojego gawędzenia o ziołach. Ponieważ jesteśmy na początku tej filmowej ścieżki, to nie wiemy, co z tego wyjdzie. Sam jestem ciekaw, a was proszę, abyście napisali w komentarzach, czy jest lepiej, czy może gorzej niż w poprzednich moich produkcjach, do których linki umieszczę w opisie. Oczywiście tempo muszę jakoś utrzymać takie, aby ten czy ów widz miał szansę nadążyć z czytaniem napisów. Gotowi? To lecimy. Gdy komponuje się filmowo-zdjęciowe wieści o ziołach, to najczęściej trzeba się udać a to na łąkę, a to do lasu, aby wykonać zdjęcia i sekwencje filmowe związane z ziółkiem, które wystąpi w tej audycji. Trzeba się wybrać bardziej do lasu, więc do lasu się wybrałem. I może nie uwierzycie, ale Leszy poprowadził mnie tym razem takimi ścieżkami, że dwa lub trzy razy spotkałem jakąś kobietę gadającą ze sporym wilkiem. O dziwo udało mi się utrwalić jedno takie spotkanie. Taka to scena. Ale do rzeczy. Poznajcie w końcu bohatera tego filmu. Nie, to nie ja. To miodownik melisowaty. Nazwa łacińska Melitis melisophyllum. Wbrew brzmieniu nazwy, to całkiem sympatyczne zielsko. Wygląda całkiem ślicznie i ma w sobie moc. Ma owłosioną łodygę, która przypomina czterokanciaste spaghetti, a brzegi liści są karbowane jak frytki. Oczywiście nie będę się tu zajmował wykładaniem ani botanicznych, ani fitochemicznych szczegółów. Na tym kanale interesuje nas co, na co i już. Już o tym wspominałem. Z wyglądem rośliny zapoznacie się i oswoicie, pilnie przyglądając się obrazom, które tu pokażę. Miodownik melisowaty kwitnie w różnych odcieniach bieli i różu, tudzież bieli pomieszanej z różem. Pachnie nieco cytrynowo, dość charakterystycznie, a dorasta do 50 cm. Miodownik melisowaty można znaleźć głównie na południu Polski, choć nie tylko, ale jest to roślina z prawdziwie europejskim paszportem. Najlepiej czuje się on w ciepłych lasach liściastych, szczególnie tam, gdzie dęby i buki robią sobie nocne imprezki, gdy nikt nie widzi. Miodownik kwitnie od maja do lipca. W tym okresie roślina wytwarza swoje charakterystyczne, duże, wargowe kwiaty, których nie zabraknie na załączonych obrazkach. Tak więc od maja do lipca zbieramy kwitnące ziele, które należy suszyć w temperaturze pokojowej, tak do 30-35 stopni. Dzięki utrzymaniu takiej temperatury oraz zacienienia nie stracimy substancji lotnych, a nasza zielonka pozostanie zielona. O sposobach przetwarzania uzyskanego surowca nieco później. W Polsce możecie go spotkać w Białowieskim, Pienińskim i Ojcowskim Parku Narodowym. W Polsce roślina ta jest pod częściową ochroną gatunkową, więc nie wyrywajcie jej z ziemi, bo możecie spotkać się z wściekłym jak osa ekologiem, ale gdzieś tuż za granicą można czuć się już bezpiecznie. Najbezpieczniejsze jest uprawianie miodownika. Miodownik melisowaty najlepiej rośnie w półcieniu z dostępem do słońca w godzinach porannych. Może być uprawiany zarówno w ogrodzie, jak i w pojemnikach, co czyni go wszechstronną rośliną ozdobną i leczniczą. Miodownik melisowaty ma nie tylko właściwości lecznicze. Znany jest również z zastosowań kulinarnych, a także, choć wyraźnie mniej, ze swojej przyjaźni z magią. Ale o tym nieco później. Najpierw właściwości lecznicze. Miodownik melisowaty to prawdziwy doktor w dziedzinie ziołolecznictwa.
Jego ekstrakty mają silne działanie antyoksydacyjne, co oznacza, że są jak komandosi walczący z wolnymi rodnikami. Ma właściwości ściągające, co daje mu kwalifikacje do leczenia ran i skaleczeń. Ma co najmniej licencjat w dziedzinie oczyszczania krwi, więc wspiera układ odpornościowy i oczyszczanie organizmu. Wykazuje działanie moczopędne, co daje mu kwalifikacje do leczenia obrzęków i problemów z układem moczowym. Piasek, stany zapalne i takie tam. Miodownik melisowaty jest pomocny także w leczeniu bezsenności i nerwowości. A paniom przyda się wiedzieć, że potrafi pomóc w zakresie regulacji cyklu miesiączkowego. Podsumowując, preparaty z miodownika pomagają na kaszel, bór gardła, problemy z trawieniem, lęki, bezsenność, skaleczenia oraz infekcje skórne. Ogólnie na różne wewnętrzne i zewnętrzne stany zapalne, problemy nerkowe i trawienne. Warto go zdobyć i poddać alchemicznym transformacjom. Zrobić z niego napar, nalewkę albo syropek, które zostawią w tyle farmakologiczne remedia na wszystko. Chcielibyście robić sobie herbatkę z miodownika? Weźcie tak leczniczo 5-7 gramów suszonego, rozdrobnionego ziela. Zalejcie je 500 ml wrzącej wody i paszcie przez 10-15 minut. Możecie pić, dzieląc to na 2, 3, nawet 4 dawki w ciągu dnia i poczuć się jak w zielarskim spa. A tak profilaktycznie, to ja polecam korzystanie ze świeżego ziela w okresie jego dostępności i dodawanie do różnych napojów wiosenno-letnich z mieszanek świeżych ziół, na przykład takich jak pokrzywa, przytulia, koniczyna polna, czy co tam jeszcze natura w tym okresie oferuje. Tak po prostu, zamiast czarnej herbaty. Dla tych, którzy lubią mocniejsze rzeczy, w sensie, że alkohol wzmaga działanie związków zawartych w roślinie, mogę zaproponować nalewkę. 50 gramów suszu, będzie moc. Zalejcie 700 ml 40% alkoholu. Etylowego oczywiście. Przez kilka pierwszych dni, można dłużej, mieszajcie zioło poddawane takiej alchemicznej transformacji. Po przynajmniej 3 tygodniach maceracji przecedźcie, przefiltrujcie i gotowe. Tylko pamiętajcie, żeby pić to z umiarem, bo to nie jest soczek. Taki ekstrakt traktujcie jako lekarstwo na czas walki z chorobą. Wyłącznie na czas walki z chorobą. Zażywa się tego 10-15 ml 2-4 razy dziennie. Można na miodzie lub w 50 ml wody. Albo soczku. Nie tylko medycyna. Miodownik melisowaty świetnie sprawdzi się w kuchni. Choć tradycyjnie do Maiwein używa się marzanki wonnej, o czym już wspomniałem w filmie o marzance, czyli przytuli wonnej, można dodać miodownik jako alternatywę. W niektórych regionach Europy Środkowej suszone liście miodownika są używane do aromatyzowania alkoholu, szczególnie likierów i wódek. Możecie zrobić z niego aromatyczną herbatę, dodać do wina, a nawet używać jako przyprawy do sałatek i zup. Wyobraźcie sobie, jak zaskoczycie znajomych taką przyprawą na najbliższym grylu. A teraz trochę nauki. Badania naukowe pokazują, że miodownik melisowaty ma naprawdę niesamowite właściwości. Badania opublikowane w czasopismach takich jak Molecules potwierdzają jego działanie antyoksydacyjne i lecznicze. To nie tylko zielarskie legendy, ale twarda nauka, która te legendy potwierdza. Mam podać przykładowe publikacje? Proszę bardzo.
Ciekawy artykuł dotyczący miodownika melisowatego można znaleźć także na stronie czytelniamedyczna.pl pod tytułem Miodownik melisowaty, Melitis melisophyllum, mało znana roślina lecznicza. Już tylko te trzy publikacje potwierdzają i podkreślają potencjał miodownika melisowatego w medycynie dzięki jego właściwościom antyoksydacyjnym i zawartości bioaktywnych związków chemicznych. Choć miodownik melisowaty jest głównie znany ze swoich właściwości leczniczych i kulinarnych, ma również pewne tradycje i zastosowania w kontekście magicznym oraz folklorystycznym. Oto kilka ciekawostek na ten temat. W tradycji zielarskiej niektórych kultur miodownik melisowaty był używany do ochrony przed złymi duchami i negatywnymi energiami. Liście rośliny palono jako kadzidło, aby oczyścić przestrzeń i przyciągnąć pozytywną energię. Aby stworzyć kadzidło ochronne, suszone liście miodownika melisowatego można zmieszać z innymi ziołami ochronnymi, takimi jak na przykład szałwia czy lawenda, w pęczku lub luzem, a następnie spalić, aby oczyścić dom z negatywnych energii. Roślina ta była również używana w rytuałach miłosnych. Kwiaty miodownika melisowatego były czasami dodawane do eliksirów miłosnych lub noszone jako talizman, aby przyciągnąć miłość i wzmocnić więzi emocjonalne. Miodownik melisowaty był uważany za roślinę, która może wspomóc rozwijanie intuicji i zdolności parapsychicznych. Liście i kwiaty były używane w medytacjach oraz rytuałach mających na celu zwiększenie świadomości duchowej. Przygotowanie naparu z miodownika melisowatego i picie go przed medytacją może pomóc w zwiększeniu intuicji i jasności umysłu. Warto jednak pamiętać, aby stosować rośliny z umiarem i z odpowiednią wiedzą na temat ich właściwości. Jak łatwo zauważyć, miodownik melisowaty poza swoimi dobrze znanymi właściwościami leczniczymi i kulinarnymi ma również bogatą tradycję zastosowań magicznych. Jego liście i kwiaty były wykorzystywane w różnych rytuałach i praktykach duchowych, co dodaje mu jeszcze więcej uroku i wszechstronności. Jeśli interesujesz się ziołami w kontekście magicznym, miodownik melisowaty z pewnością jest rośliną wartą uwagi. I to by było na tyle. Miodownik melisowaty to prawdziwa skarbnica dla zdrowia i smaków. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że dowiedzieliście się czegoś nowego. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tej roślinie. I nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału. Do zobaczenia w kolejnym odcinku pełnym zielarskich ciekawostek.